najbardziej popularnym typem detektora, który w tej chwili chodzi o, i od czego zacznę, to jest detektor dynamiczny z dyskryminacją, tak? 99% użytkowników detektorów takie detektory używa, tudzież takie tryby włącza. I od tego po prostu zaczniemy, a dopiero później opowiem jakieś tam uzupełnienia, tak? Jak w ogóle taki detektor do metalu działa? Mamy dwie cewki w sondzie, tak? Czyli w tym kółku na dole są z reguły dwie cewki, czasem są trzy, ale upraszczamy. Załóżmy, że są dwie cewki. Czyli rysujemy sondę DD. Sonda DD to są dwie cewki założone na siebie, także częściowo pewną powierzchnią one na siebie zachodzą, a częściowo powierzchniami na siebie nie zachodzą. To widać. Jak się weźmie sondę i przyjrzy się jej, to widać, jak ona jest w środku skonstruowana, tak? Do cewki nadawczej wrzucamy jakąś tam energię, tak? Ta energia jest wrzucana w postaci prądu przemiennego, czyli takiego, gdzie kierunek tego prądu zmienia się. Symbolicznie narysujemy, że tutaj jest, że ona jest podpięta do prądu przemiennego, tak? Co to jest częstotliwość pracy detektora? Bo się mówi tam nisko, średnio, wysoko częstotliwościowe, tak? A te soraki chodzą na 15, a jakieś tam niektóre XP chodzą na 4 kHz. Dlaczego? Dlatego, że różne obiekty, które znajdują się w gruncie, one różnie odpowiadają w zależności od tego, jaką częstotliwością je pobudzimy. Generalnie zasada jest taka, że im niższa częstotliwość, tym większych obiektów szukamy. Jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś tam szuka fragmentów samolotów, czy takich wielkich, aluminiowych kawałków, tak, to on powinien używać detektora o jak najniższej częstotliwości. Czyli załóżmy, tak naprawdę gdzieś tam z doświadczeń wynika, że na wielki kawał skrzydła samolotu to powinniśmy mieć detektor, który będzie chodził na 1 kHz. Takich nie ma na rynku, tak? Więc jak ktoś szuka samolotów, to im niższa częstotliwość, tym lepiej, tak? Natomiast jeżeli szukamy naprawdę drobnej drobnicy, tak? Czyli mówimy tam, nie wiem, o takim malutkim kolczyku złotym, nie? No to tutaj po prostu im wyższa częstotliwość, tym lepiej. Przy czym ona też nie może być za wysoka, bo na przykład są nawet gdzieś tam detektory, które chodzą na 60 kilo nawet, ale to są do samolotów. To mówimy o ziarenku złota, tak? Wielkości ziarenku piasku. Jeżeli mówimy o kolczykach, o takim malutkim 4-metrowym kolczyku, to taka częstotliwość kilkanaście kiloherców będzie najlepsza, nie? Gdzieś tam powyżej 15, tak? I teraz, taki detektor dynamiczny z dyskryminacją, co on nam daje? Daje nam to, że jak po prostu chodzimy i machamy, to on potrafi odróżnić żelazo od folii i od innych rzeczy, tak? Wiadomo, że to się odbywa w różnych detektorach różnie, nie ma tutaj reguły, bo jak sobie konstruktor detektora, inżynier przyjmie, to taką pewną informację będzie obrazował. Ona może być zobrazowana w bardzo prosty sposób, tak jak na przykład, nie wiem, wejście 150, tak? Tam mamy jeden segment żelaza i chyba ze 3 czy 4 segmenty innych metali kolorowych, tak? Czy mamy raptem 5 czy 4 czy 5 kategorii obiektów, gdzie informacja jest podawana do użytkownika, tak? Możemy mieć, natomiast można to też zrobić zupełnie inaczej, nie wiem, chociażby XLT, tak? Gdzie mamy tam chyba 180, XLT mamy 180 punktów identyfikacji, tak? Czyli możemy sobie lepiej rozpoznać folię od czegoś innego. Nie, jak gdyby, ile punktów, jak dużo informacji nam da projektant, nie jest ważne. Najważniejsze jest tak naprawdę, w jaki sposób detektor tą informację uzyskuje. Jak się to zrozumie, to potem dobre, logiczne wnioski wyciąga się do każdego detektora, którego się bierze do ręki. Czy to będzie Edge, czy to będzie XLT, czy to będzie Bluetooth, Minelab, cokolwiek. Najważniejsze jest zrozumienie zasady tego, jak detektor wyciąga informację. Bo potem, rozumiejąc tę zasadę, wy sami na polu, w różnych sytuacjach, które mogą być miliony, nie da się tego opisać, nie da się opisać każdej sytuacji na polu, tak? Najważniejsze jest zrozumienie zasady, jak te detektory sobie działają. One działają w ten sposób, ja mówię oczywiście o nowoczesnych detektorach tam dynamicznych z dyskryminacją, tak? Bo
te pierwsze konstrukcje, jeżeli ktokolwiek ma tesoro, to nikt się nie obraża, ale to są niestety, to jest właśnie gatunek taki prostszy detektorów VLF, tak? Natomiast te wszystkie nowoczesne detektory działają następująco. Mamy sygnał przemienny, tak? Jego częstotliwość, załóżmy, jest tam od kilku do kilkunastu kiloherców, czyli załóżmy, napiszmy teoretycznie od 1 do 25 kiloherców, tak? Co to jest kiloherc? Kiloherc to jest 1000 herców, tak? Czyli zapiszemy 1 kiloherc to się równa 1000 herców, tak? Czyli te detektory, prąd w sondzie płynący to będzie powiedzmy od 1000 herców do 25 tysięcy herców. Tak, załóżmy, że to są taki przedział, to jest taki bardzo sensowny, tak? Teraz mamy cechę odbiorczą, z której nam wychodzi jakiś sygnał. Ponieważ te cechy są tak ułożone względem siebie, że teoretycznie, jeżeli nie ma nic w pobliżu, to z cewki odbiorczej nie wychodzi sygnał żaden. Ja mówię teoretycznie, bo w praktyce to jest trochę inaczej, ale ta praktyka akurat tu i teraz w ogóle nam nie jest potrzebna. Nie? Teoretycznie rzecz biorąc, na cewce odbiorczej nie ma żadnego sygnału. Jeżeli ją trzymamy gdzieś tam, cholera, sorry, jeżeli trzymamy detektor wysoko w powietrzu, to nie ma sygnału na sondzie odbiorczym. Nie? Ten sygnał się pojawia tylko wtedy, w dwóch przypadkach. Kiedy zmieni się magnetyczne sprzężenie tych cewek, czysto magnetyczne, albo będzie jakiś obiekt, w którym pojawią się prądy wirowe. Dlaczego to są dwa ważne przypadki? Bo to jest tak, że ta cewka nadawcza wytwarza nam pole magnetyczne, tak? Dookoła siebie. Teoretycznie to pole rozchodzi się w nieskończoność, w praktyce ono ma zdolność oddziaływania gdzieś tam, nie wiem, do 2 metrów, tak? 2-3 metrów. Jeżeli weźmiemy obiekt, który ma właściwości tylko i wyłącznie magnetyczne, na przykład ferryt, ale ferryt jest taki bardzo akademickim przykładem, weźmiemy kamień magnetyczny, czyli kamień, który ma dużo magnetytu w sobie, tak? To w tym kamieniu kamień prądu nie przechodzi. Ten kamień nam tylko i wyłącznie spowoduje to, że linie sił pola magnetycznego się odkształcą i mamy czysto magnetyczne sprzężenie tych obydwu cewek. Drugim rodzajem takiego jak gdyby sygnału, który może się tutaj pojawić, to jest obiekt z metalu kolorowego. On nie jest magnetyczny, ale jeżeli tutaj gdzieś tam się pojawi tutaj mamy momentę, nie? Jakieś tam kółko. To cewka nadawcza, pole magnetyczne od cewki nadawczej spowoduje, że w tym kółku zaczną płynąć tak zwane prądy wirowe. Czyli prąd zacznie się kręcić w kółko w tym obiekcie, tak? Ten płynący prąd powoduje powstanie wtórnego pola magnetycznego, tak? Które oddziałuje na cewkę odbiorczą. I tutaj mamy sygnał, który ma zupełnie inne właściwości. Natomiast są obiekty, kawałki żelaza. One są i magnetyczne, i potrafią przewodzić prąd. I dostajemy sygnał, który jest jak gdyby zmieszaniem tych dwóch rodzajów sygnałów. Teraz. Ten sygnał, to jest cewka nadawcza, to jest cewka odbiorcza, tak? Ten sygnał z cewki odbiorczej, on oczywiście jest przemienny. Ma pewną częstotliwość, dokładnie tą, jaką nadajemy. Czyli załóżmy, że tutaj pojawia się malutki sygnał, który tam ma, nie wiem, 8 kHz, tak? 8 kHz ma, bo tutaj nadajemy 8 kHz, tak? Coś z tym trzeba zrobić, bo tak naprawdę takie pierwsze VLF-y pojawiły się w latach 40. To były detektory do wykrywania min. Ja taki w ogóle mam w domu, bardzo ciekawa konstrukcja. Ona tak naprawdę żadnej informacji nie dawała. Taki pierwotny detektor VLF z lat 40.
to po prostu użytkownik miał słuchawki i słyszał pisk. Najprostszy detektor. On chodził, jak mu zaczęło piszczeć, to on słyszał, że coś jest, ale żadnej informacji nie mógł z tego wyciągnąć, nie? Istnieją takie, jak gdyby, podzespoły elektroniczne, tak to nazwijmy w cudzysłowie, tak zwane detektory synchroniczne. I stąd w ogóle się wzięło nazwa detektor, bo detektor synchroniczny tam w środku siedzi. One potrafią ten sygnał wyprostować, a na dodatek potrafią to wyprostować w ten sposób, że dadzą albo sygnał, albo na wyjściu będzie napięcie dodatnie, albo ujemne, albo w ogóle zerowe, w zależności od tego, jak zbadamy tak zwaną fazę tego sygnału. Ale do czego zmierzam? Mamy jakiś tam, tu mam sygnał wychodzi, tak, idzie nam tutaj i on jest przetwarzany następująco, że mamy kanał gruntowy, tak, z którego nam wychodzi sygnał, mamy X i mamy Y. I teraz, ja zaraz będę, dlatego narysowałem kreski, że zaraz będę rysował, co tu się dalej dzieje. Kanał gruntowy stroimy do gruntu. To jest to strojenie detektora do gruntu. My stroimy tylko i wyłącznie kanał gruntowy. Dobrze detektor dostrojony do gruntu, efekt w dobrze dostrojonym do gruntu detektorze, efekt jest taki, że w tym kanale gruntowym nic nam się nie pojawia, dopóki nie pojawi się obiekt. Kanał gruntowy w ogóle nie reaguje na grunt. Machamy i tu jest zero. Dlaczego XY? Pamiętacie ze szkoły układ współrzędny? Zwykły, taki stary. Pamiętacie? To jest właśnie w formie sygnałów elektronicznych przedstawienie układów współrzędnych. I to jest tak, że kamienie magnetyczne to będzie taki wektor, tak? Folia ogniowa to będzie taki wektor, leciutko tylko odchylony od piołu, a bardzo duże obiekty aluminiowe, takie wielkie kawały skrzydeł samolotów, to będzie wektor położony tak, prawie przeciwnie do samego gruntu. Jakie z tego się pojawiają? I to, ten układ współrzędnych, czyli kąt wystawienia tych dwóch sygnałów, tu XY, to jest identyfikacja. To są te cyfry, które się pojawiają na ekranie detektora. One wychodzą z tego, z układu współrzędnych. Ale czy tam są na ekranie cztery segmenty, tak jak Weissach, czy jest tych punktów 180, to już nie ma znaczenia. Ważne jest to, że to się bierze stąd. I teraz. Obiekty czysto magnetyczne, jak na przykład kamienie magnetyczne i grunt, bo grunt zawiera magnetyt. Sam czysty grunt, taki, po którym się chodzi, zawiera magnetyt. Jak gdzieś tam byłem, ja oczywiście nie jestem geologiem, tak? Więc powtarzam za Wikipedią. Wikipedia tam mówi, że od 1% nawet do kilkunastu procent magnetytu jest w gruntach, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, tak? Ale on tam zawsze jest. Także to jest grunt i kamienie magnetyczne, tak? Żelazo jest tutaj. A tu są kolory. Pierwsza sprawa, którą tutaj widać, tak? Że bardzo duże obiekty aluminiowe, ale nie tylko, no bo na przykład jeżeli mówimy na przykład o manierce aluminiowej carskiej, tak? O dużym kawałku miedzi, o takiej bardzo dużej łusce artyleryjskiej miedzianej, tak? To jest sygnał prawie przeciwny do gruntu. Wydawać by się mogło, że to dobrze, że takie obiekty powinny być ładnie wykrywane. Otóż nie są, bo podstawą do tego, żeby detektor wydał dźwięk, jest kanał gruntowy. To z kanału gruntowego mamy sterowany głośnik, bo kanał gruntowy nie reaguje na grunt, który również jest magnetyczny, tak? Z kanału gruntowego są sterowane głośniki detektorów.
Jeżeli sygnał jest przeciwny, dobra, teraz tak, musimy przejść trochę dalej. Tak jak powiedziałem, jak się macha detektorem, sondą detektora nad ziemią, tak? Grunt zawsze daje sygnał, bo w gruncie jest magnetyt. Czyli machamy sobie detektorem, machamy i detektor widzi grunt. Coś z tym trzeba zrobić. W zależności od tego, o jakiej generacji detektorów mówimy, czyli na przykład o tych starych statykach, tak, z lat 80., tak, to tam jest przycisk reset, że się pstryka przy gruncie i się chodzi, tak, używając dyskryminacji, ale każda zmiana wysokości sondy nad gruntem powodowała sygnał. Wymyślono detektory dynamiczne, bo na wyjściu tych tam nam sygnałów Y, X i G postawiono coś, co się nazywa filtrami gruntowymi. Filtr gruntowy to jest takie cudo, że jeżeli damy mu na wejście stały sygnał, o jakiejś stałej wartości, tak? To po włączeniu tego, nie wiem, zasilania, czy jakkolwiek zwał, po uruchomieniu tego filtra, on sobie tą stałą wartość skasuje do zera. Czyli tak, byliśmy tu, jesteśmy tu. Tutaj mamy filtry gruntowe, tak? Z których wychodzą nam sygnały według nomenklatury White'sa nazywane G. GY, GX, GG. Teraz muszę się zastanowić, jak to mądrze opowiedzieć. OK. Mówiłem o tym, że w tym kanale gruntowym sygnał dają tylko obiekty, tak? Grunt nie daje. Jeżeli sobie wyobrazimy, że pod tą sondą przesuwamy monetę, to na wejściu, tu w tym miejscu, tak? Będziemy mieli coś takiego. W miarę zbliżenia sondy do monety, sygnał nam narasta, osiąga maksimum, kiedy sonda jest nad obiektem i opada, tak? Oczywiście to będzie w powietrzu, tak? Nad gruntem stałą wartość sygnału od gruntu plus tą górkę od obiektu, tak? Więc tą stałą wartość musimy obciąć. Do tego właśnie służą filtry gruntowe. Filtry 3 gruntowe, tak zwane, jeden na kanale gruntowym i dwa na kanałach identyfikacyjnych, robią nam taki numer, że obcinają nam tą stałą wartość sygnału od gruntu, od magnetytu w gruncie, tak? Z tym, że na wyjściu filtrów ten sygnał od monety nie wygląda już tak ładnie. To nie jest zwykła górka, że sygnał nam narasta i opada. Tą górkę słyszycie w pinpointie. Jak się naciśnie pinpoint, to nie jest już detektor dynamiczny z dyskryminacją, tylko zwykły statyk. I słychać ładna górka od monety, tak? Na wyjściu tych filtrów gruntowych sygnał wygląda w ten sposób, że wygląda jak gdyby radykalnie bardziej skomplikowany sposób. Najpierw mamy sygnał ujemny, który się pojawia na chwilkę, potem mamy tę użyteczną górkę, a potem mamy pewien okres zatkania. To zamieniło nam się w taki przebieg. To jest ten obszar użyteczny, który steruje głośnikiem, natomiast na krótko przed dźwiękiem mamy zatkanie i po dźwięku obiektu mamy zatkanie detektora. I teraz wreszcie można przejść do praktyki. To zatkanie detektora, to ten ujemny sygnał, to jest to powoduje to tak zwane maskowanie żelazem, tak? Jak położycie sobie obiekt żelazny, gwóźdź na glebie, monetę za i przeciągniecie detektorem od żelaza do monety, to on czasem zadziała, a czasem nie zadziała. Wszystko zależy, po pierwsze, od szybkości pracy filtrów, a po drugie, od wielkości obiektu, tak? Bo wyobraźmy sobie duży kawał żelaza, to za dużym kawałkiem żelaza ten obszar zatkania detektora będzie bardzo głęboki.
bardzo duży sygnał ujemny się pojawił, tak? Mała moneta, gdzie sygnał ten dodatni, ten, który otwiera głośnik, będzie mały, ona nie otworzy tego dużego sygnału ujemnego, tak? Jeżeli stosunek wielkości obiektów jest odwrotny, mamy mały gwóźdź, a duży obiekt kolorowy, no to wtedy sytuacja jest odwrotna, tak? Tutaj nie ma problemu z detekcją, nie? I teraz. Szybkość tych filtrów gruntowych definiuje nam parę zachowań detektora. Bo jeżeli mamy szybkie filtry gruntowe, to wtedy mamy to tak zwane małe maskowanie. Możemy sobie spokojnie chodzić między żelazem i wybierać kolor, tak? Oczywiście przydaje się też, wtedy też mała sonda, nie? Jeżeli mamy dużo obiektów żelaznych i chcemy kolorki powybierać, tak? Natomiast niestety szybkie detektory nie nadają się, ja mówię o dynamicznych, tak? Cały czas. One nie bardzo nadają się do szukania wielkich obiektów. Dlaczego? Bo to, co mamy na wejściu tutaj, to będzie wyglądało tak. Dla kawałka samolotu będzie bardzo powoli narastać i bardzo powoli opadać, tak? A dla małej monetki będziemy mieli coś takiego, tak? Szybki detektor odpracuje ten sygnał. On się do niego dostosuje, w ogóle go nie zasygnalizuje, bo on jest dostosowany do tego, żeby działać na takich sygnałach, na bardzo krótkich. Jeżeli chcemy detektorem dynamicznym szukać dużych obiektów, no to musimy mieć wolny detektor. I takie detektory w ogóle są na rynku, tak? Jest takie, jak tam XP na przykład takie swojego czasu robiło, że można było spokojnie szukać monet i dużych obiektów, nie? Co dalej wynika z tego wykresu? Jaka kolejna praktyczna sprawa? Grunt, jak tak jak mówiłem, ma właściwości magnetyczne. To jest tak naprawdę żelazo, prawie że żelazo, nie? Tylko tyle, że takie radykalnie bardziej słabe, rozumiem. Jeżeli wiemy, że detektor dynamiczny reaguje na grunt, on pracuje na gruncie, nie sygnalizuje go, ale te dwa kanały, czyli te dwa kanały identyfikujące, one nam na gruncie pracują cały czas. To taki kolejny wniosek praktyczny, jak się tak nad tym, jeżeli tam się nad tym zastanowimy, jest taki, że jak się chodzi po oranym, to nie ma nic gorszego niż chodzić wzdłuż bluzg, bo sondą przelatujecie nad ziemią i nad pustką. I te obydwa filtry cały czas pracują, odpracowywując sygnały żelazne. I sygnał od monety musi być silniejszy niż sygnał od bruzdy i dołka, nad którym lata sonda. Jak się łazi po oranym albo po nierównym terenie, to trzeba niestety stanąć na bruzdzie, obmachać, tak? Stanąć na następnej, obmachać i stanąć na następnej i obmachać. Chodzenie wzdłuż bruzd jest wygodniejsze, ale efekty pracy detektora są radykalnie gorsze, bo on dostaje góra-dołek, góra-dołek, góra-dołek. Następny praktyczny wniosek z tego, co tutaj robimy z rysowaniem, jest taki. On oczywiście będzie w niektórych detektorach, a w innych nie będzie. To zależy od konstruktora, tak? Bo w tym kanale gruntowym mamy sygnały tylko od obiektów, tak? A nie od gruntu. Ale w tych dwóch kanałach mamy też sygnały od gruntu, tak? Cały czas te kanały identyfikacyjne, czyli dyskryminacyjne, one cały czas nam pracują, nie? Ja nie mówię w tym wypadku o kanarkach, bo kanarki mają za słaby zasięg, żeby to zjawisko zauważyć, tak? Ale jeżeli detektor w powietrzu ma bardzo duży zasięg na monetę, czyli tam, nie wiem, 40 cm załóżmy, nie? Ma duży potencjał, tak? To w zależności od tego, jak projektant go zrobi, to może wystąpić pewne zjawisko, ale nie musi, bo to zależy od człowieka, który pisał oprogramowanie na detektor. Bo wyobraźcie sobie coś takiego. Sytuację tego typu.
monety, bo ona jest bardzo głęboko i ten sygnał jest słabiutki. Bardzo malutki sygnał od monety, tak? Jakieś takie tylko zawahanie. A w kanałach identyfikacyjnych mamy dość duże sygnały gruntu, tak? Bardzo duże. To jest grunt, a to jest prawdziwy obiekt, bo jest bardzo głęboko. Co zrobi detektor? On sobie złapie ten punkt, tak? I tu stwierdza, zgodnie z tym układem współrzędnych, że on widzi obiekt, tu jest sygnał, ale jaki obiekt widzi? Widzi grunt, bo sygnał od gruntu jest, załóżmy, 1000 razy większy niż sygnał od monety. Niektórzy inżynierowie z niektórych firm tego typu sygnały tną, nie pozwalają, żeby detektor na nich się odzywał. Można też zrobić tak, że detektor będzie widział bardzo głęboką monetę, po prostu jako żelazo. Jak się otworzy dyskryminację do zera, jest bardzo słaby sygnał i on jest żelazny, tak, to może być moneta tylko bardzo głęboko. Bo po prostu grunt ją przykrył, tak? Sygnał od gruntu jest silniejszy niż ten sygnał od monety i detektor widzi grunt. Wie, że coś jest, ale identyfikuje to jako grunt, tak? Także w zależności od tego, po prostu jaki detektor macie w ręku, to detektor może sygnalizować bardzo głęboką monetę jako żelazo, ale wcale nie musi, nie? Bo projektant wyciął możliwość sygnalizacji takich obiektów. Ostatnia rzecz, taka już też, która praktycznie wychodzi, nie? I to jest, bo na przykład jak Artur Trącik znalazł ten skarb swój z Czerna, on go znalazł pod śmieciami żelaznymi. Tylko on po prostu podszedł, bo to jest praktyk. Jest takim praktykiem, że głowa boli, tak? On szukał tego, machając sondą na wysokości kolan. Bo miał detektor, on to CZ-tą znalazł, tak? Z tego co pamiętam. Ta CZ ma duży zasięg i on wiedział, że jak on chce, że jeżeli szuka czegoś dużego, to detektor ma taki potencjał, że pozwala mu widzieć głęboko, mimo podniesienia sondy, nie? Tylko tyle, że na wierzchu była drobnica żelazna. On oddalił sondę od tej drobnicy żelaznej, w związku z tym detektor nie widział tej drobnicy, jak gdyby przestał na nią reagować, tak? Ale widział to, co głębsze. Traktował ją jako grunt. Słucham? Traktował ją jako grunt, tak? Tą drobnicę. I on przydał. Tak, tak, tak. I on po prostu spod śmieci żelaznych wyciągnął skarb, który był po prostu gdzieś tam na głębokości 70-80 cm, tak? Sytuacja analogiczna. Jak macie detektor dynamiczny, który jest detektorem wolnym, czyli ma duży zasięg i można wolno machać przed sondą, żeby on się odezwał, tak? A szukacie dużych obiektów, to nie szorujcie na miłość boską sondą po ziemi, bo efekt jest przeciwstawny. Detektor dostanie tak dużo sygnału od gruntu, informacji, sygnału od gruntu, żelaznego sygnału, że on nie będzie w stanie prawidłowo zinterpretować tego, co jest pod spodem. Jak się szuka skarbów, baniaków, czegokolwiek, to się sądzą macha na wysokości kolan. Ale nie mówię o kanarku, tak? Bo kanarek w ogóle ma taki zasięg, tak? Jak macie detektor mocny, gdzie na przykład w powietrzu na karnister macie 2 metry, tak? To ten detektor ma potencjał. Do dużych obiektów takim detektorem się szuka machając na wysokości kolan, nie? Generalnie wadą detektorów dynamicznych z dyskryminacją jest właśnie to, że one widzą grunt. Nie sygnalizują go dźwiękiem, ale grunt przeszkadza w poprawnej interpretacji tego, co detektor widzi. Jeżeli sygnał od obiektu jest większy niż sygnał od gruntu, no to mamy kolor, tak? Jeżeli jest mniejszy, to detektor widzi obiekt, że coś jest, ale interpretuje to, że to jest grunt. Czyli najsensowniej szukając monet na takim polu jak dzisiaj? Nie byłem na dzisiejszym polu, ale jak szukamy monet, to zależy jakim detektorem. Quest 40 zbudzał mi się cały czas na czułości tam Questu 70-70. Czyli sensownie byłoby zwiększyć czułość w podniejscepie. Jak szukamy drobnicy, jak szukamy monet, to podnoszenie cewki ma taki sens.
Że byle nie szorować, tak? Bo tak naprawdę szorowanie, jak się chodzi z dyskryminacji, w dynamice z dyskryminacją, to szorowanie naprawdę w bardzo wielu wypadkach pogorsza sprawę, tak? Jak grunt jest mało zmineralizowany, to sobie można szorować, tak? Ale jak tylko ten grunt jest taki, gdzie jest magnetyt, to oczywiście tego, kurczę, nie da się wyczuć. Detektor tego nie pokazuje, tak? To się z doświadczenia po prostu, to doświadczenie daje, tak? Bo jak się idzie i szoruje i mamy, że sygnał mamy żelazo złamane z kolorem, taki nie wiadomo co, tak? A podniesiemy sondę 5 cm wyżej i nagle jest czysty kolor, tak? No to jest zmineralizowany grunt. To po prostu po zachowaniu detektora, w zależności od wysokości sondy, to człowiek wie. Detektory tego nie pokazują, tak? Nie wiem, nie byłem na tym polu, ja bym zmniejszył czułość, tak? Chyba, że to były w ogóle zakłócenia elektromagnetyczne, bo tego też nie wiadomo. Wracając, o, zakłócenia elektromagnetyczne, słuchajcie, to jest kolejny temat, normalnie na osobny wykład, nie? Wiecie, po czym najlepiej poznać zakłócenia elektromagnetyczne? Czy detektor gada, bo grunt mu się nie podoba, czy detektor gada, bo w powietrzu mamy za dużo zmiennych pól magnetycznych? Podnieść sondę do góry. Nie, wielu ludzi o tym wie, ale wielu nie wie. Jak nam detektor się wzbudza, podnosimy sondę do góry i słuchamy, co się dzieje z detektorem. A potem, paradoksalnie, warto zrobić taniec, obrócić się dookoła siebie o 180 stopni, nie? Bo czasem jest tak, że stoimy tak i detektor jest cichutko, a stoimy tak i detektor nagle zaczyna wyć, bo źródło jest gdzieś tam, tak? Pan mechanik samochodowy, jeśli są, to sobie przepraszam, ale to jest żart, tak? Włączył spawarkę sprzed 40 lat, tak? I ta spawara po prostu daje tak silne zakłócenia, że ona jest tam i ją słychać, nie? Między innymi dlatego ważne jest to, żeby po prostu urządzenia wszelkie elektryczne, szczególnie dużej mocy, były takie, które spełniają normy, bo inaczej sieją, nie? I to wkurza nie tylko nas, detektorystów, ale także bardzo innych, wielu osób to wkurza, nie? Użytkowników po prostu widma elektromagnetycznego. Kolejnym ciekawym takim przykładem, to już z praktyki, nie? Są pastuchy. Bo pastuch ma pętlę czasem, która ma 2 km średnicy. I teraz sobie wyobraźcie, jak kolega z detektorem sieje wam na 10 metrów, mając taką małą cewkę nadawczą, tak? A pastuch, cewka nadawcza 2 km i on sieje 8 km dalej czasem, te pastuchy, nie? 12 wolt. Tak, ale po prostu wielka powierzchnia nadająca sygnał. Wytwarzająca sygnał, tak? Miałem właśnie takie szczęście wejść na taki dosyć duży teren, bo mamy 500 metrów. 500-600 metrów mamy. Nie szło kopać. Nie szło kopać. I pastuchy, słuchajcie, są bardzo specyficzne, bo pastuch się odzywa z reguły co sekundę, półtorej, dwie, nie? Stoi się z dokładnie. Stoi się z detektorem. Kopiesz, tak. Kopiesz. A to jest pastuch. I stoi się w lesie, bo ten pastuch jest 3 km dalej, nie? Kolejnym takim zakłóceniem, który strasznie wkurza, a ludzie o tym nie wiedzą, są burze. Czerwiec jest w naszym kraju, naszym z dużej litery oczywiście, w naszym kraju okropnym miesiącem do kopania. Lipiec, sierpień, później jest lepiej, ale czerwiec jest okropny, bo w czerwcu są wysokie temperatury i to takie naelektryzowane, ilość zebranych ładunków elektrostatycznych w atmosferze jest potworna. Prawie zawsze gdzieś jest burza. I to jest tak, że w Gdańsku burzy nie ma, detektor jest niestabilny, bo burza jest u was. Energia takiego piorunu jest, słuchajcie, tak potężna, że jak detektor jest czuły, tak, to on z kilkuset kilometrów zbierze piorun. Na nasze nieszczęście w ogóle czytałem, jest w momencie w ogóle do znalezienia, jakiś tam pan doktor zrobił analizę tego, jak wygląda widmo elektromagnetyczne pioruna. Ono niestety jest takie, że maksimum energii jest właśnie na kilkunastu kiloherców, czyli tam, gdzie chodzą detektory, nie? Ale to też można, słuchajcie, łatwo wyczaić, bo jak mamy ładną pogodę mamy, tak? A detektor jest niestabilny, to się kładzie sondę
po prostu się otwiera sonda i kładzie detektor na ziemi, żeby sonda była równolegle do ziemi. Dlaczego? Bo źródło zakłóceń jest bardzo daleko od nas, kilkaset kilometrów, tak? I sonda położona na płasko na ziemi, bez względu na to, gdzie ta burza jest, ona jest kantem do niej, tak? Bo oczywiście sonda... Zresztą, dobra, nie będę prawdę wykonana. Sonda nam zbiera powierzchnią, a nie bokiem. Jeżeli źródło zakłóceń jest jak gdyby od krawędzi sondy w bok, to sonda tego nie widzi. A jeżeli ona dostaje w twarz, to wtedy to widzi, nie? Więc położona na ziemi, przy ładnej pogodzie, zawsze tą burzę ma gdzieś tam na horyzoncie, nie? To są, to jest tyle, jeśli chodzi... Jak to na przykład zminimalizować w terenie, jak to jest? Co, nie da. Niektórych rzeczy się nie da. Czapka z boli. Znaczy, słuchajcie, niektóre rzeczy się da, tak? Jeżeli mamy... najprościej oczywiście drugi detektor, tak? Bo jak są dwa detektory, to widmo promieniowania elektromagnetycznego detektora jest takie w miarę jednoprążkowe, tak zwane, czyli w miarę zwarte, więc się można po prostu odstroić, tak? Od kumpla się po prostu odstrajamy. Nawet jak są dwa takie same detektory, to jeden kumpel tam daje w plus, tak, drugi daje w minus, idziemy, nie ma problemu, nie? Są niestety na rynku takie detektory, które sieją tak zwane częstotliwości harmoniczne, nie? Czyli detektor ma główną energię, wypromieniowuje gdzieś tam na 4 kHz, tak sobie użytkownik ustawił, ale na przykład dodatkowo sieje na częstotliwości 3 razy wyższej, czyli na 12. No wtedy jest gorzej, tak? Bo zakłóca kogoś, gdzie teoretycznie nie powinien go zakłócać, bo mamy detektor na 4 kHz, mamy na 12, teoretycznie powinniśmy iść w pole i się nie zakłócać, ale ten detektor na 4 kHz, który pracuje, on emituje energię nie tylko na 4, ale tak zwaną harmoniczną na 12 kHz również i wtedy się zaczynają skutki. Najgorzej jest z takimi zakłóceniami, które nie mają określonej częstotliwości, tylko mają bardzo szerokie widmo, tak? Nie wiem, stare silniki skrzące elektryczne, tak? Takie tego, wszelkie tego typu cuda sieją bardzo szeroko. Tylko zmniejszenie czułości daje radę, nie? Albo ustawienie się jakoś tak, bo ja wiem, że gdzieś tam stamtąd, chociaż to też niewiele daje, tak? Niestety niektóre zakłócenia elektromagnetyczne są takie, że nie da się z nimi walczyć, no bo one są w bardzo szerokim widmie. Trzeba się nauczyć żyć. One są, tak. Słuchajcie, następna taka rzecz już typowo praktyczna. Linie wysokiego napięcia. Co się okazuje? Jest niedziela, wieczór, jesteśmy pod linią wysokiego napięcia, szukać można, tak? Przychodzimy w poniedziałek rano i się nie da. Dlaczego? Bo w fabryce, która robi cement, włączyli ten młyn. On ma tam ileś tam set kilowatów pobiera mocy, tak? I akurat tą linią jest zasilany i koniec, i się nie da. A da się znowu w niedzielę, jak oni to wyłączą. A fabryka może być 500 km dalej, nie? Po prostu linie wysokiego napięcia, czasami się da pod nimi chodzić, bo rodzaj obciążenia jest taki, że tam mamy ładny sinus na tych drutach, równo 50 Hz, na boki nie sieje, tak? A czasem jest tak, że ze względu na obciążenie pojawiają nam się tam mnóstwo dodatkowych częstotliwości na tych drutach i nam włazi na detektor i koniec, nie? Czy wilgotność powietrza też na to jakoś ma względ? Nieraz zauważyłem, że jak jest mgła czy coś, to dużo bardziej siało pod liniami, a jak była ładna pogoda, to mniej na przykład pod tymi samymi. Wszystkiego nie wiem. Jestem a jakby większa przewodność tak? Było i po prostu tak, w ogóle się nie dało podejść. Tak, wilgotność powietrza. A jeszcze z tym gruntem, jak niektórzy mają tam taką. Właśnie, zeszłym roku to też jest. Tu idzie bruzdom, a tu nie idzie bruzdom. Tak, w zeszłym roku to mówiłem, teraz wam coś pokażę. Słuchajcie, są takie rysuneczki w takich tam, nie wiem, podstawy detektorysty, nie? Żeby nie zadzierać, tak? I rysunki wyglądają w ten sposób. Nie wolno zadzierać, bo mamy zasięg detektora, tak? Ten rysunek zna każdy. Mamy zasięg detektora, tu mamy grunt, tak? To jest ćwierć prawdy. Nie wolno zadzierać, bo jak zadzieramy,
to na filtrach nam się pojawia sygnał od gruntu. Tu mamy mało gruntu, tak? Tu mamy dużo gruntu i tu mamy znowu mało. A filtry te identyfikujące reagują na grunt. Jak zacieracie detektor, to na tych dwóch filtrach pojawiają się sygnały od gruntu, które zaczynają, i te filtry zaczynają bardzo mocno pracować na gruncie. Co powoduje, że tak naprawdę w tym rysunku no to nie wygląda tak. Tylko wygląda tak, że tu macie mniej. Tu macie tyle, tak? O. A tu macie też trochę mniej. Przez zadzieranie. Bo filtry gruntowe odpracowywują te zmiany gruntu, tak? Ale to jak gdyby jest to jest tożsame z tymi bruznami, o których mówiłem, tak? Prawda jest taka, że im mniej zmienia się odległość sondy od gruntu, tym lepiej detektor pracuje. Te detektory dynamiczne z dyskryminacją, ona, każdy z nich ma swoją ulubioną szybkość. Czyli jak szybko sonda się przemieszcza nad obiektem, tak? Właśnie z tego względu, że mamy te filtry. A te filtry to nic innego jak takie właśnie układy, które nam filtrują pewne częstotliwości ze wszystkich. Są detektory, gdzie można bardzo powoli przesunąć obiekt i detektor się odezwie, tak? Ale te detektory, które dobrze pracują na śmieciach, czyli są szybkie, a teraz wszyscy chcą szybkich detektorów, bo taka moda się zrobiła od paru lat, to te detektory przy wolnym przesuwaniu obiektu, one mogą się nawet w ogóle nie odezwać, tak? A często ludzie mają taki nawyk, że jak coś dostaną sygnał, nie, wyobraźcie sobie taki numer. Idę po gruncie, tak? Idę, szukam sobie normalnie. Szukam sobie, prasuję sobie ten grunt, mam sygnał, tak? Dość słaby. Odwracam się, tak? I ludzie często co robią? Zwalniają. Gdzie to było? Teraz przyspieszyć. Nie dostaną. Nie dostaniesz już sygnału, bo za wolno ruch sondy względem obiektu jest za wolny, tak? Trzeba postarać się stanąć i machnąć dokładnie tak samo, nie? O, tu jest. Ja słyszę. Zwalniam? No nie. Bo za wolno. Zwróćcie w ogóle uwagę, jak ja prowadzę sondę, tak? Się prasuje grunt. Grunt się po prostu prasuje jak żelazkiem, tak? 10 cm idziemy, nie? Nie można robić czegoś takiego. To jest naprawdę dramat, nie? I to nie ze względu na to, że tu jest mniej. Nie. Sonda mamy daleko od gruntu, blisko gruntu, daleko, blisko, daleko, tak? A tutaj na tych filtrach gruntowych te sygnały są tak zasypione, że detektor nie wie w ogóle o co chodzi, nie? Wszystko. Wszystko, co się... Mogliście się dowiedzieć dużo ciekawego na temat wykrywaczy. Jeśli byście byli zainteresowani w ogóle jakimiś, zapraszam Was serdecznie do sklepu zwiadowcahistorii.pl i pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że Was wykład interesował, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy mogliście się z niego dowiedzieć i myślę, że każdy z Was powinien zapoznać się z tymi informacjami. Pozdrawiam.